Dzisiejszą lekcję, dzisiejszy film będzie o konstrukcji i formie. Konstrukcja, geometria, geometryczne figury proste i skomplikowane po prostu znajdują się wszędzie wokół nas. I dlatego, żeby ułatwić malowanie, dlatego, żeby malowanie było poprawnym, i jakakolwiek skomplikowana figura dawała się Wam lepiej, łatwiej, poprawniej, zrobiliśmy dzisiejszy film. Wszystko, co my widzimy, same skomplikowane, składa się z figur prostych. Prostych figur mamy niewiele. Mamy kwadrat, mamy prostokąt, mamy trapez, mamy trójkąt, mamy koło i elips. Tak szkicowo po prostu to wszystko maluję. Jeśli my weźmiemy płaską figurę i zaczniemy ją obracać dookoła osi, otrzymamy w rezultacie figurę albo obrotową, albo bryłą, figurę trójwymiarową. Więc wszystko, co nie ma ostrych krawędzi, to znaczy, jeśli my weźmiemy nasze koło i zaczniemy go obracać, ono wszędzie będzie jednakowe i wyjdzie nam z tego kula. Jeśli weźmiemy elips, to z tego można zrobić elipsoidy. Ale z takich figur można zrobić stożek, jeśli my zaczniemy trójkąt obracać dookoła naszej osi, tylko że on będzie taki, to otrzymamy stożek. Otrzymamy kulę, jeśli zaczniemy obracać płaskie koło. I jeśli my weźmiemy prostokąt albo kwadrat, to otrzymamy w rezultacie cylinder, cylindryczną taką formę. Więc taka forma rozdzielona ma trójkątny cień, ma w swojej osnowie. I jeśli my weźmiemy prostokąt albo kwadrat, to otrzymamy w rezultacie cylinder, cylindryczną taką formę. Więc taka forma rozdzielona ma trójkątny cień, ma w swojej osnowie trójkąt, taka forma ma prostokąt i taka forma ma koło. Jeśli to byłby elipsoid, to oczywiście, że taka forma buduje się na bazie elipsa. Jeśli my utniemy stożek, to otrzymamy stożek ścięty. To wszystko, co
należy do figur obrotowych. Ale istnieją jeszcze figury zrobione z figur prostych, ale które nie można obracać tak, żeby figura ze wszystkich stron wyglądała jednakowo. Więc po prostu to bryły. Prostopadłość ścian. Składa się z figur prostych, z kwadratów albo z kwadratu i prostokąta. I tych prostych figur my tu będziemy mieli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeśli weźmiemy trójkąt, to z trójkąta możemy zrobić taką figurę o ostrosłup. Ostrosłup może być taki, ostrosłup może być na bazie trójkąta jeszcze i tak taki. Może być również ścięty, tylko w miejscu ścięcia to miejsce będzie takie samo, tylko mniejsze, jak ta osnowa, ta baza. Jeśli tu będzie trójkąt, to tu u góry też będzie trójkąt. Jeśli tu będzie kwadrat, to u góry też będzie taka sama forma. Ona się nie zmieni. U cylindra, dlatego żeby z prostokąta zrobić cylindr, jeśli by my popatrzyli na cylindr od góry, my zobaczymy koło. Ale jeśli my odwrócimy cylindr tak, to my zobaczymy w perspektywie koło, które będzie tu elipsem i ma takie połączenie między sobą. Wychodzi nam cylindr. To samo z trójkątem, który obraca się dookoła osi, albo po prostu dlatego, żeby to narysować, to możemy narysować trójkąt, dodać do tego elips. Bo jeśli by popatrzyli od góry na stożek, to oczywiście będzie taka forma. To wierzchołek stożka, no i baza okrągła, tak? Koło. Tu dorysowujemy, bo w perspektywie koło to elips, elips tu i otrzymamy stożek. Jeszcze do figur prostych, do brył, odnosi się pryzmat, który można narysować tak. Pryzmat albo graniastosłup też często występuje. Więc dlatego, żeby malować architekturne albo anatomiczne, skomplikowane formy, my powinniśmy sobie uświadomić, jak współpracują płaskie, proste figury, co z nimi się odbywa, dlatego żeby figury zrobiły się trójwymiarowe. Jak namalować w danym wypadku? Nas ciekawi, jak namalować z figury płaskiej figurę trójwymiarową. Teraz weźmiemy i troszeczkę pobawimy się z tymi prostymi formami. Nam trzeba zrozumieć, jak formy współpracują, więc po prostu narysujemy sobie wazon z jakichś takich ciekawych form. Każda figura obrotowa ma oś. Jeśli my zaznaczyliśmy sobie oś, to możemy konstrukcję rysować od połowy figury, to znaczy ścięta figura, tak, a możemy od 1/4 i wtedy tylko trzeba będzie symetrycznie odbić sobie jeszcze i drugą część. Ale ja bym wolała od razu pokazywać całą formę, żeby to było zrozumiałe. No, na przykład, każdy wazon ma coś okrągłego. Narysujemy sobie nawet tak. O. Trzeba mocno przyciskać, dlatego żeby kamera choć coś złapała. O. Do tego koła wchodzi górna część naszego wazonu. Powiedzmy, że to będzie trójkąt. I nasz wazon bazuje się na przykład na takiej figurze jak trapez. I ma
ma jeszcze tu na przykład coś takiego. O. Można jeszcze sobie pofantazować i zrobić coś tu, no na przykład takie elementy i otrzymać ciekawą, skomplikowaną formę. Jeśli my wytniemy taką formę z papieru i zaczniemy ją obracać, otrzymamy figurę obrotową. Dlaczego to wszystko potrzebne? No, chcę się Wam namalować martwą naturę. Znaleźli ciekawy przedmiot i dlatego, żeby narysować ten przedmiot poprawnie, trzeba widzieć w tym przedmiocie najprostsze figury. Czym lepiej zrozumiecie, z jakich konstrukcji może coś takiego się składać, tym łatwiej będzie malować. Dlatego, żeby zrobić z tego coś trójwymiarowe w rysunku, potrzebne światło i cień i potrzebne właśnie perspektywa tego obrotu, to znaczy jak to by wyglądało. Dlatego jeśli u nas, no, my patrzymy na to od góry, to okaże się, że tu u góry my mamy elips, bo idzie obrót po kołu, według tej osi, otrzymaliśmy tu elips. Jeśli połączyć te formy, te koła, które ja tu rysowałam między sobą, to możemy otrzymać na przykład, o, połączyć to między sobą i otrzymamy taką formę. O. Jeśli połączyć to i to, to otrzymamy taką formę. I oczywiście, jeśli my patrzymy na to od góry, to tu okaże się też elips. I tak samo tu na dole też elips. Jeśli by my popatrzyli na tą figurę skomplikowaną, na ten, powiedzmy, wazon od samej góry, to to by wyglądało tak. Mamy to i ono tam gdzieś pod spodem się znajduje. Potem mniejsze koło, to. To by było tu. Tak? Tu pod spodem to. I potem środek tego dużego koła, to znaczy szerokość całej tej konstrukcji. Potem na nią nachodzi koło, które jest troszeczkę szersze niż to, no powiedzmy jednakowe, ale ma jeszcze no, taki torus. Byłoby tak i u góry jeszcze ta część. Jeśli z boku na to popatrzeć, to wygląda w taki sposób. Co możemy jeszcze zrobić? No tak, żeby było bardzo ciekawe, możemy jeszcze dorysować do tego takie uszy. O. Możemy tu przedłużyć to i dorysować tak. O. W tym miejscu. A tu dorysować tak. Możemy cokolwiek. Forma, która jest dobrze pobudowana, nam po prostu pomaga i wyjaśnia wszystko. Teraz dochodzimy do światła i cienia. Jeśli my weźmiemy płaskie koło, to tak jakby ono było oświetlone, ono będzie oświetlone równomiernie. Tak, czy ono znajduje się w cieniu, ale to jest płaska płaszczyzna. Jeśli że my weźmiemy kulkę, zrobimy taką kulkę, namalujemy, to ta kulka będzie oświetlona z jednej strony więcej, z drugiej mniej. I na tym polega, na tym zrozumieniu polega, jak malowalibyśmy światło. Dobrze, kiedy mamy naturę i wiemy, że u nas światło kuli, jeśli ona będzie tu, to ta część będzie znajdować się w cieniu. A tu, w tym miejscu, będzie mocne światło. I wtedy u nas kula zaczyna się kręcić dookoła siebie. Bo my mamy, a można jeszcze zrobić padający cień i wszystko będzie w porządku. Jeśli że my nie mamy natury, czasem tak bywa, człowiek maluje fantazję i wtedy u niego
taka jakaś wymyślona, skomplikowana forma, to dzięki zrozumieniu, jak pracuje światło i cień na figurach trójwymiarowych, na brylach, można sobie zamodelować światło po prostu bez natury. W tym wypadku, na przykład, jeśli u nas światło by było od góry, to część, która jest w środku, byłaby jasna. O. Część, która jest odwrócona od światła, będzie ciemniejsza. Ale my tu mamy kulę, więc tam, gdzie u nas jest ten nasz torus, zaraz ja muszę pozabierać, tak, jak malowalibyśmy światło. Dobrze, kiedy mamy naturę i wiemy, że u nas światło kuli, jeśli ono będzie tu, to ta część będzie znajdować się w cieniu, a tu, w tym miejscu, będzie mocne światło. I wtedy u nas kula zaczyna się kręcić dookoła siebie. Bo my mamy, a można jeszcze zrobić padający cień i wszystko będzie w porządku. Jeśli że my nie mamy natury, czasem tak bywa, człowiek maluje fantazję i wtedy u niego taka jakaś wymyślona, skomplikowana forma, to dzięki zrozumieniu człowiek maluje fantazję i wtedy u niego taka jakaś wymyślona, skomplikowana forma, to dzięki zrozumieniu, jak pracuje światło i cień na figurach trójwymiarowych, na brylach, można sobie zamodelować światło po prostu bez natury. W tym wypadku, na przykład, jeśli u nas światło by było od góry, to część, która jest w środku, byłaby jasna. O! Część, która jest odwrócona od światła, będzie ciemniejsza. Ale my tu mamy kulę, więc tam, gdzie u nas jest ten nasz torus, zaraz ja muszę pozabierać tak mocne linie, tam, gdzie u nas jest ten, powiedzmy, torus, tu będzie światła więcej, a tu na nim będzie światła mniej, to znaczy tu będzie cień. To będzie odbijało refleksem na to miejsce. To będzie bardzo jasne. Tu będzie cień padający od torusa na naszą kulę, na której on siedzi. Te miejsca będą też oświetlone od góry, ale tu będzie moment refleksu, a tu będzie cień. Tu tak samo będzie cień, refleks i z tej strony będzie cień. Więc tak to będzie wyglądać. Tu, tu, w tym miejscu nasza kula jest oświetlona. Na nią może padać cień, może nawet padać cień od tych miejsc. To zależy od tego, jak mocne światło, jak szerokie to światło, jak ono idzie. Ale w tym miejscu zaczyna się cień własny. Można to długo robić, my potem to wytniemy albo nie. I figura robi się już więcej zrozumiała i zaczyna być trójwymiarowa w naszym płaskim rysunku. To samo się odbywa, co tu. To przejście tu będzie taki niewielki refleks. To miejsce będzie ciemniejsze. To miejsce będzie ciemniejsze. A tu światła nie będzie. Bo na tej szerokości, jeśli światło prosto tak pada, na tej szerokości naszego, tam, naszej płaszczyzny, na której to stoi, o, my otrzymamy cień padający od tego koła, od tej kuli. I tu wszędzie to wszystko znajdzie się w cieniu. Tylko że cień padający będzie mocniejszy.
tak to wyglądałoby w wypadku światła od góry. Cień od tego nie będzie, bo ona po prostu się schowa za tym. Ta szerokość odpowiada tej szerokości. Jeśli że my zmieniliby światło, to od razu sobie możemy uświadomić, że światło na przykład stąd pada, na kuli ono się przemieści tak, tu będzie cień, ta część będzie oświetlona, ta część będzie oświetlona, tu będzie odbicie albo refleks, albo to zależy od tego, jaki to przedmiot. Tu będzie cień od tej rączki i figura się zmieni, bo wtedy tu będzie oświetlony, a tu pójdzie cień. Jeszcze jeden przykład, który by chciała pokazać. To faktycznie z architektury. Często malując jakieś skomplikowane wejścia, no, jest budynek, jest ściana budynku i my mamy nie proste drzwi, takie, do których przywykliśmy w nowych budowach, a mamy jakiś portal ciekawy i jak to pobudować. Na przykład u góry można by było zrobić koło, potem w zależności od tego, jak zrobiona forma, na którą my patrzymy, albo dobudować do tego koła prostokąt, albo może ten prostokąt łączy się z tym kołem gdzieś na dole, albo to jest dwa koła i wtedy prostokąt, i w zależności od tego otrzymamy ciekawą formę. O, na przykład taka forma. Jak ją pobudować? A właśnie tak, jak ja to teraz robię. W taki o sposób. Jeśli na przykład u nas wejście z takich momentów okrągłych, a tu tylko dobudowany kwadrat albo prostokąt, to my otrzymamy w połączeniu tych prostych figur, otrzymamy takie. Bardzo dużo skomplikowanych i ciekawych form znajduje się w secesji i właśnie tam najlepiej sobie oglądać i zobaczyć, jak proste formy architekt łączył między sobą i jak to między sobą współpracuje. I w architekturze, i w jakichś elementach ozdobnych, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Więc jeśli my zmienimy światło, to było tak, a zmienimy tak, to oczywiście według naszych tych wszystkich figur tu się pojawi cień padający od rączki. Tu kawałek może być oświetlony, to zależy, jak idzie światło. Jeśli tak, to oczywiście, że ten kawałek, a tu będzie cień padający od tej bryły na figurę, która jest pod spodem, od dołu. I pojawi się cień padający od całej tej formy, która pójdzie tak. Co się odbywa z takimi detalami architektury? To namalowane frontowo. Powiedzmy, nam trzeba zrobić jakieś wejście do budynku i forma może być tak skomplikowana. My powinni sobie zaznaczyć centrum, narysować to koło, które już będzie elipsem, a nie kołem, dodać do tego jeszcze jedno koło, jeśli taka forma, i dodać do tego jeszcze i nasz prostokąt. Wtedy otrzymamy taką formę. Na tej bryle i zaznaczamy sobie szerokość tego wszystkiego. Jeśli my widzimy od góry coś, to oczywiście, że ta część, która będzie tam, nam, dla nas będzie niewidoczna, więc po prostu to będzie wyglądało o, w taki sposób. Takie o, wejście. Skomplikowane wejście do budynku. Wymyślone oczywiście. Możemy jeszcze tu coś takiego namalować, na przykład jakieś takie dziwne okno. Tak samo centrum, tak samo elips, tak samo do tego dodajemy prostokąt i mamy otwarty ołówek.
przenosimy to jakby w głąb i otrzymamy taką figurę, która będzie naszym wejściem do budynku. Oczywiście, że nie tylko w architekturze, nie tylko w takich przedmiotach użytkowych mamy takie skomplikowane, złożone z elementów formy. Nawet gruszka, dlatego żeby ją namalować ciekawie, można namalować ją na bazie koła i elipsu. I jeśli my połączymy te formy między sobą, to otrzymamy taką formę gruszy, o, która na przykład u nas tam stoi na stole, czy leży, czy coś innego. Dlaczego spytacie mnie, że można spokojnie namalować całą formę od razu, ale rozbijanie skomplikowanych form, które się składają z dwóch albo więcej prostych form, daje nam możliwość zrozumienia, jak pójdzie światło i cień, jak na tej formie będzie namalowana trójwymiarowość. Jeśli to kula, a to elipsoid, więc tu w tym wypadku, jeśli na przykład światło idzie tak, to wszystko będzie oświetlone. To będzie w cieniu. I na tej kuli tak samo, bo miejsca światła się łączą między sobą. I wtedy otrzymamy, jak pójdzie cień na takiej formie. Ona pójdzie tak. I oczywiście to jest bardzo pomocne w malowaniu cieni padających, dlatego że my wiemy, że od kuli cień padający na płaszczyznę będzie elipsem. Tak samo wyznaczamy sobie kierunek tego elipsoidu i otrzymamy jakąś taką formę padającej cieni. Od razu wiemy, jak to u nas tu wygląda i nasza figura będzie miała trójwymiarowość. Tak samo jajko. Centrum, łączymy to między sobą i otrzymamy taką formę. I jak pójdzie na tym światło i cień. Jak pomagają nam proste formy w malowaniu martwych natur, gdzie bardzo dużo przedmiotów. Często spotykana pomyłka, którą bardzo dużo ludzi robią, że jedna forma maluje się tak blisko drugiej formy, że po prostu w nią wchodzi. I jeśli konstrukcję sobie namalować, to od razu widać, że jabłko namalowane koło jakiegoś garnka po prostu wchodzi w ten garnek. Tak nie może być i dlatego też można używać prostych form. Powiedzmy, namalujemy sobie aplikację. Jest jakaś forma, w niej leży druga forma i to wszystko jest płaskie. Tu możemy sobie namalować jakąś truskawkę czy coś takiego. Koło i dodajemy do tego to. I wyobrażamy sobie, że to jest płaskie, wycięte z papieru. Oczywiście, że to będzie wyglądać tak. Jeśli tu na przykład jeszcze będzie coś, jakaś gruszka czy jabłko, to będzie blisko tego, spokojnie sobie robimy taką aplikację. I aplikacja będzie wyglądać w taki sposób. Pudełko na przykład. Wszystko płaskie i człowiek, który nie uświadamia sobie trójwymiarowości tych figur, tak i maluje. Potem robi sobie światło, cień i niby wszystko jest w porządku, ale problem polega na tym, że tak może być tylko i wyłącznie, jeśli u nas linia horyzontu będzie gdzieś tu nisko. Wtedy te figury
naprawdę robią się płaskie i nie widać tych przestrzeni, które znajdują się między nimi. Jeśli że na przykład nasz wzrok się zmieni, my patrzymy na to, powiedzmy od góry, to to wszystko się zmienia. Do tego dodaje się te formy trójwymiarowe, elipsy i okazuje się, że tak pobudowana natura po prostu naprawdę to wjeżdża w to, to nie mieści się w tym i jest duży problem, bo trzeba wszystko malować od nowa. Więc dlatego, żeby takich rzeczy nie było i żeby można było samego siebie poprawić, kiedy się maluje jakieś takie rzeczy, lepiej zaczynać od tego, że zaznaczyć sobie, jaką szerokość mają te formy na bazie takich płaskich form. Na przykład nasza miska będzie wyglądać tak. O. W niej będzie coś leżeć i to coś też ma okrągłą formę. Więc ono powinno się mieścić w tej misce. Ono może być większe albo mniejsze, ale trzeba to umieścić w tej formie. To my zaraz robimy. Umieszczamy tą kulę czy coś tam w takiej formie. Wtedy widzimy, że ona nam się mieści w tej misce. Ona nie ucieka, nie wlazi do tej ścianki, która jest z tej strony, że wszystko nam pomieściło się tu. Dalej możemy namalować jeszcze jeden elips. Jeśli u nas granica tej formy, tej miski czy talerzyka głębokiego idzie tak, więc ta forma druga, która będzie do niej bliżej, nie może w nią wlazić, nie może być namalowana tu i wejdzie w środek. A od tego miejsca, o, możemy namalować jeszcze jedną formę i ona będzie znajdować się tu. Wtedy oczywiście ona nie wejdzie do tej formy, a po prostu będzie znajdować się blisko, obok. Tak samo, jeśli my widzimy ten elips i na przykład jakiś punkt, gdzie blisko znajduje się pudełko, to my możemy oczywiście, tak żeby to było na styk, można odsunąć go, a można zrobić o tak, jak my malowaliśmy, tylko że to będzie wyglądać już o, w taki sposób. I można namalować na przykład coś, co znajduje się między tym a tym. Jeśli tu leży jakaś truskawka czy papryczka, nie wiemy co. O. Oczywiście, że jej konstrukcja nie może wchodzić do tej formy, więc ona na płaszczyźnie będzie leżała tu. I wtedy u nas, tak, figury będą bardzo blisko siebie. To blisko tego, to dotykać tej miski, to dotykać tej gruszki, ale formy nie będą wlazić do środka drugiej formy. Gruszka nie będzie, bo można by było namalować ją tu, ale wtedy ona by po prostu wrosła do naszego naczynia. A tak my widzimy wszystko poprawnie. Więc dlatego, żeby malować dobrze i u nas nie było takich problemów, kiedy jest na przykład coś, teraz my to namalujemy, i my tej konstrukcji nie widzimy, nie rozbijamy ją na proste formy, a po prostu malujemy tu jakieś jabłko obok pudełka. I to jabłko u nas niewyznaczone, niewyznaczony ten elips, który podzieli to jabłko, niewyznaczona ta forma kola, jaka ona będzie, to możemy namalować i będzie taka sytuacja. O. Zaraz ja to pokażę. Na przykład
I tu my mamy pudełko. Jeśli my formę tego jabłka sobie określimy, to wychodzi sytuacja, że to jabłko na tyle wchodzi do tego pudełka. I to jest okropny błąd, często spotykany i trzeba na to uważać. Żeby uniknąć takich sytuacji, oczywiście, że warto sprawdzać, rozbijając skomplikowane rzeczy na formy proste. To samo nam potrzebne, kiedy my chcemy namalować rękę. Ręka składa się też z prostych form. Mamy rękę, tak? Nawet jeśli my chcemy prostokąt, chcemy namalować zwyczajnie, tak. Można oczywiście malować tak, potem poprawiać, ale po co, jeśli można to wszystko zaznaczyć. I namalować poprawnie. Kierunek palców, prostokąt, to zależy jeszcze jak u kogo jaka ręka, może być trapez, może być prostokąt, szeroka dłoń zawsze będzie prostokątem. I teraz na bazie tej konstrukcji możemy sobie spokojnie malować. Cylindry, kula. Trochę poprawiamy formy i otrzymamy palec. Prostokąt, trójkąt, który dzieli ten prostokąt w połowie i do niego oczywiście przyrasta ten palec. Ta sama sytuacja będzie tu, z tymi palcami, które my mamy tu. Cylindry. Na końcu mamy kulę. Wtedy się po prostu ciężko pomylić i jeśli widzieć konstrukcję, to zawsze ta konstrukcja prostych form nam pomaga w tym, co my w rezultacie robimy. Otrzymamy konstrukcję ręki. W taki sposób. Dalej już można sobie wyobrazić trójwymiarowość, jak pójdzie światło i cień na takiej formie, ponieważ to cylindry i tak samo palce mogą być dłuższe albo krótsze, ale konstrukcja zostaje ta sama. Konstrukcja formy zostaje ta sama. I wtedy nam poprawnie wychodzi skomplikowana forma, która by nam nie wyszła po prostu, jeśli by my nie namalowali tej konstrukcji. Na razie to wszystko i następny film będzie o konstrukcji i formie głowy człowieka i twarzy.